No siema moi drodzy, wracamy do Krebali, sobotnie streamowanie, więc takie luźne granie, nagrywanie i YouTube'owanie. Postanowiłem, że zrobimy sobie małą, szybką, ale ładny widok. Ja pierdziele, ale piękna scena wyszła. Że zrobimy sobie małą, szybką misję pod tytułem wymiana załogantów naszej stacji kosmicznej Kerbin. I na wymianę polecą. Kuba Sept jako pilot, Filipos jako inżynier i Jakubi jako naukowiec, a wymienimy, jeżeli się nie mylę, chyba Eversa, który znajduje się już na stacji kosmicznej i sporo czasu. Dobra, więc najpierw tak, musimy namierzyć naszą stację kosmiczną, która znajduje się tutaj. Więc musimy, może poczekamy, aż będzie dzień. Żebyśmy lecieli w dzień, a nie w nocy, żeby było cokolwiek widać. Dobrze, żeby mniej więcej, jakby lecimy jakąś na niską orbitę około karabińską, to dobrze, żeby obiekt, do którego chcemy się zbliżyć, znajdował się mniej więcej albo mniej więcej w okolicach kontynentu kerbalskiego, takiego tutaj kontynentu, albo nawet na morzu przed tym kontynentem, oceanie, jak to woli. Żebyśmy mieli trochę czasu na dogonienie naszego celu i przy okazji nabranie po prostu prędkości. Ta rakieta nazywa się Koyus 1. Nie pamiętam, czy ją już wcześniej prezentowałem, możliwe, że nie. I konstrukcja głównie polega na tym, że mamy akurat tyle energii, żeby dostać się na niską orbitę około karbińską i żeby pozbyć się niepotrzebnych części, które nie będą nam wadziły, No właśnie te niskie orbity około karybińskie, żeby nic tam nie śmieciło. No i mamy nawet system ucieczkowy, jakby coś poszło nie tak, ale podejrzewam, że dlaczego nie będziemy potrzebować. Więc, moi drodzy Państwo, 3, 2, 1, Kuba, odpalaj! W ogóle tak widzę, że nawet nie dałem pełnych zbiorników, żebyśmy mieli tyle akurat przyspieszenia, żeby akurat starczyło nam na zrobienie orbity. Mam nadzieję, że starczy, że paliwa mamy aż na to, a przynajmniej tyle, ile potrzebujemy. Dokładnie tyle, ile potrzebujemy. O, troszeczkę spóźniamy się startem, ale spoko. Jak coś, to troszeczkę dogonimy po prostu naszą stację. Niestety ta stacja, nie wiem, czy widzieliście, jak widzieliście, to wiecie, o czym mówię, nie wygląda zbyt pięknie. No, ale była to nasza pierwsza stacja, jaką zrobiliśmy tutaj, więc na pewno prędzej czy później zrobimy jakąś ładniejszą stację. Teraz no niestety musi wystarczyć to, co jest stworzone. Planuję prędzej czy później zrobić coś ładniejszego, no ale to do tego jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. No dobra, standardowo przyspieszam, jak już odpowiednio, nie wiem, przyspieszę do mniej więcej 100 metrów na sekundę. Zaczynam obalać trochę rakietę, żeby zaczynać nabierać prędkości wertykalnej. No i co tu dużo mówić, gdzieś najlepiej na 10-15 km już być położonym, jak się ma oczywiście odpowiednie przyspieszenie, położonym na mniej więcej tych 45 stopniach względem karbinu. Tak mniej więcej pi razy oko. Ja to tak zawsze mniej więcej robię i ogólnie wychodzi spoko. Też nie można mieć oczywiście za dużego przyspieszenia, żeby też zbytnio nie płonąć, że tak to w atmosferze i móc spokojnie obalać naszą rakietę, ale to już jest tam kwestia doświadczenia i trochę wprawy tak naprawdę, nie? No dobra, więc nasz start wygląda całkiem spoko, nic złego tu się raczej nie dzieje. Zaraz będziemy mogli pozbyć się rakiety ucieczkowej, wieżyczki ucieczkowej, ponieważ nie jest ona nam w tym momencie kompletnie potrzebna. No i przyspieszamy, mamy już niecałe 20 prawie kilometrów, prędkość 700 metrów na sekundę względem powierzchni karbinu, czyli całkiem w porządku prędkość, wydaje mi się. Na razie nic nie zapowiada się, żeby coś mogło pójść nie tak. Przyspieszamy stronę naszej stacji powoli. Nabieramy takie prędkości, nawet zaczyna tworzyć się fala uderzeniowa, fala dźwiękowa. A to w sumie dobrze. Dokładnie bardzo dobrze. No i mamy już apoapsy na wysokości 45 km. Za chwilę, jak przelecimy przez te grubsze warstwy atmosfery, jak skończy nam się ten efekt atmosferyczny generować, to odpalę wieżę. W sumie nawet już możemy odpalić ten silnik tak naprawdę, drugą część naszej rakiety. I za chwilę, za momencie, gdzieś w okolicach 40 kilku kilometrów,
odłączymy naszą wieżę ucieczkową. Dobra, na 40 km jebudu. Wieża uciekła, nie jest nam kompletnie w tym momencie potrzebna. Robiła tylko za zbędny balast tak naprawdę. No i powoli wyrównujemy naszą prędkość orbitalną względem prędkości orbitalnej stacji kosmicznej SKK-1. Jak ktoś by miał jakąś fajną nazwę dla kolejnej stacji kosmicznej, to jestem otwarty, jeżeli o to chodzi. Okej. Dobra. Na 100 km musimy się dostać. Tylko tu widzę, że ten intersekt, to złączenie. Nie działa dokładnie tak, jakbym chciał, tak blisko. Dobra, czyli co możemy zrobić w tym momencie? O, to jest pytanie. Co możemy zrobić, żeby być trochę bliżej? A jak po prostu przyspieszymy? No dobra. Zrobimy to po staremu, czyli jak dolecimy do apoapsy, po prostu wyrównamy nasz lot i zobaczymy, co wtedy wyjdzie. Albo mi się wydaje, albo chyba gdzieś tutaj miałem też panele zamontowane. Mam nadzieję. Tak, mam panele nawet zamontowane, żeby jak coś nie zabrakło nam energii elektrycznej. Bo jak zabraknie nam energii elektrycznej, to będzie bieda. Będzie straszna bieda. Co ze spadochronem? Jest, jeden tu spadochron, a tu drugi spadochron. Więc spadochrony jak coś są, nie ma co się martwić, jest nawet osłona termiczna. Wszystko jest, żeby bezpiecznie wrócić na powierzchnię karbinu tak naprawdę. Więc nie ma co się martwić. Sprawa wygląda tak. Lecimy do apoapsy. Jak dolecimy do apoapsy, to wyrównamy naszą orbitę i wtedy będziemy się też zastanawiać, jak byłoby szybko i najlepiej i sprawnie spiknąć się z SKK-1. Zrób stację z tego moda. Jeszcze na razie już nie chcę dodawać żadnych modów w tym momencie. Już mam wystarczająco modów, które mi działają, które potrzebuję i na razie więcej po prostu nie chcę dodawać. Ja czuję, że następne wersje Kojuza, gdy już będę tworzył Kojuza 2, 3, 4, to będą raczej stworzone jakieś tam odzyskiwalność, ponieważ w tym momencie straciliśmy fazę, która jest warta 9000 kerbalo złotych. Nie jest to dużo, ale zawsze dobrze byłoby odzyskać z powrotem te pieniążki tak naprawdę. Więc następne wersje będą jakieś tam odzyskiwalne niczym, nie wiem, SpaceX i te sprawy, nie? Podejrzewam. Dobra, dolatujemy, zbliżamy się powoli do apoapsy, gdzie wyrównamy nasz lot. I teraz tak, pattern jest taki. My musimy zbliżyć się do stacji, czyli stacja musi się do nas zbliżyć, czyli musi mieć troszeczkę większą orbitę niż nasza stacja. No dobra, da się zrobić, tak prawdę mówiąc. Tylko teraz tak, bo mamy niedużo w sumie tego paliwka tutaj w tym członie, więc w sumie ten człon zostanie ostatecznie. Musimy pozwolić, żeby stacja się do nas zbliżyła. Tylko zaraz, co tu się u licha stało się, no? Mamy troszeczkę większą orbitę. Zaraz. Dobra, musimy jakieś 10 metrów na sekundę przyspieszyć. Tak mniej więcej. Zbliżenie na 22 km, 15. Dobra, zmierzmy trochę moc silnika. O. 1,5 km, 1,4 km. Przy okazji może... Dobra, 1,7 km, jest ok. Nie zamierzam narzekać jakoś specjalnie na to. Więc wystarczy teraz, że zrobimy chyba jedną orbitę. I zbliżymy się do naszego celu, czyli do naszej stacji kosmicznej Kerbin 1. Witamy NASA, cześć NASA, cześć Xenon. Czy ja umarłem, co ja tu robię? No żyję, jak widać żyję, mam się dobrze. Tylko po prostu czasu nigdy nie było i wyszło jak wyszło, że nie było streamów ani żadnych nagrań. Zrób misję Zara 1 i wyślij Kubę na Minusa z bazą księżycową. Dobra. Zbliżamy się do naszej stacji. I siema stacja. Czy ja mam odpowiedni port zamontowany w naszej stacji, żeby dokonać transferu załogi?
Wiem, że mam małe porty, ale czy ja mam duże porty? To jest dobre pytanie. To jest pytanie za 100 punktów, że tak to ujmę. Jak na mój gust. W ogóle tak, moglibyśmy się pozbyć tej części. Nie jest ona zbytnio potrzebna. W tym momencie. Tak naprawdę. Tylko zanim to zrobimy, postaram się troszeczkę bardziej zbliżyć do naszego celu. Okej. Okay. Spotkanie pół kilometra, w odległości pół kilometra, okej. Okay. Dobra, teraz musimy zrobić tak, musimy taki trochę patent zrobić. Czyli odpalić lekko ten silnik, żeby on sam działał, żebyśmy nie śmiecili sobie okolic orbitalnych naszej stacji. O, i się odczepić. Tylko chyba nawet trochę za słabo odpaliłem ten silnik. No ale dobra, przynajmniej będzie na innej orbicie, jeżeli nasza stacja. Okej. To mi wystarczy. Dobra. To mi w sumie wystarczy, będzie na zupełnie innej orbicie. Dobra. Tymczasem musimy się zbliżyć do naszej stacji. A więc odpalamy tryb dokowania. Tutaj z tego co pamiętam, paliwka RCS-ów mam całkiem sporo, więc nie musimy się martwić o to, że nam zabraknie tego paliwka. Okej. Zbliżamy się, zbliżamy, zbliżamy, zbliżamy. 700 metrów, 600, 500, 400, 300, 200 metrów. Trzeba zwolnić. Okej, zwolniamy. Zwolniliśmy do 3 metrów na sekundę. I pytanie, czy mamy odpowiedni... Czy my tu mamy odpowiedni dok? Boże. Brawo, Moskit, nie zamontować odpowiedniego doku. O Boże, brawo, pięknie. Czyli nie mamy jak zadokować. O tym nie pomyślałem. O tym trochę nie pomyślałem, przyznam szczerze. No dobra. To jak nie tak, to po prostu przetransferujemy ręcznie tych krybali. Trochę to może zająć chwilę, ale damy radę. Nie pomyślałem, że nie mam tutaj odpowiedniego doku. Zapomniałem odpowiedni dok zamontować. Na pewno nie mam żadnego doku. Cholera, nie zamontowałem tych żadnych. Trzeba będzie rozbudówkę w postaci nowych doków po prostu zamontować, tutaj czuję. Innej opcji w sumie nie widzę. No dobra, to teraz tak. Kuba idzie na pierwszy ogień. W takim rozrachunku. I chłopaków po prostu wsadzimy do tego dolnego tutaj modułu. Bo w tym kupoli, w tym takim module z ładnymi szybkami znajduje się aktualnie Evers, z tego co mi się wydaje. Dobra. Wchodź pan, super. Nie, Epps, nie Evers, Boże. W ogóle Epps ma świetny widok, nie? Epps ma the best widok na Kerbinie, a dokładniej nad Kerbinem. Coś pięknego tak naprawdę, coś po prostu pięknego. Dobra, wracając do naszych kerbalków, naszych kerbowidzów. Sami się nie przetransportują, więc bierzemy teraz Jakubiego, jeżeli się nie mylę. Nie, Filiposa teraz wzięliśmy. I wrzućmy Filiposa też do tego dolnego modułu. Do modułu mieszkalnego, że tak to ujmę. Epsa możemy już przetransportować do Kojuza.
Ok, trochę światełka nie zaszkodzi. Chodź epsik do kojuza. O, tu można wejść? Można. Chyba tędy wejdziemy sobie. O, bardzo ładnie sobie tędy weźmiemy, wejdziemy. I Jakubi, chodź mój drogi na papugi, hehe. Dobra. I Jakubi będzie miał ładny widok z wnętrza kupoli. Tylko gdzie się do tej kupoli chodziło? Zaraz, zaraz, zaraz. Gdzie ta kupola miała wejście? O, tu ma. Właz, tu możemy się dostać. No dobra. Ojejejejejejeje. Niedobrze, niedobrze. Czemu niech dokuje nie przynosi, nie przenoszę ich przez klikanie na moduły? Bo nie mam odpowiedniego doku tutaj zamontowanego. Nie zamontowałem żadnego dużego doku, znaczy średniego doku i dlatego tak nie robię. Dobra, to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zdeorbitować to dziadostwo. Eps! Czy mamy z ciebie kciuki, że wróci z tego cało? Trochę to może zająć, tak by the way, ponieważ mamy tylko RCS, a używanie RCS-u trochę zajmuje. Ale w sumie raczej nigdzie nam się nie spieszy, więc luzik. 70 km, 65... 50... W sumie szkoda, że za dnia, w nocy będę w sumie wracał, no ale trudno. 30, dobra, na 30 km czuję się bezpiecznie. Odłączamy, żeby się spaliło w atmosferze, wyłączamy SAS. I aktualnie wszystko powinno działać mniej więcej automatycznie, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję. Eps też ma chyba nadzieję, że chyba się nie mylę. Trochę będzie można podjaśnić ekran, żeby było cokolwiek widać. Okej. Okay. I w teorii teraz ta kapsuła powinna się automatycznie stabilizować. W teorii. W tak zwanej teorii. Dobra, przy okazji dokonaliśmy transferu załogi, bo na tym polegał tak naprawdę nasz kontrakt, jakby ktoś nie wiedział. No i wbyliśmy kontrakt właśnie na to, o czym mówiłem, na transfer załogi. Teraz pytanie, czy załoga wróci, znaczy czy załogan wróci cało na Kerbin. A Moski nawet jak na ziemi nie robi streamów. Czemu mnie nie przywitam? Nie przywitasz, bo nie przywitam cię, Jorl, bo nie widziałem, bo się zajmowałem tutaj graniem. Trochę w ogóle ciemno jest, ale z tego co widzę na razie wszystko jest ok. Tu macie podgląd na osłonę termiczną Epsa. Jeżeli ona zawiedzie, to Eps jest w dużych kłopotach. Przy okazji jest to także test ognia, że tak to imię, ognisty test. Próba generalna tak naprawdę na żywo tego, czy konstrukcja kojuza pierwszego się sprawdza. Mamy, że kojuz jeden się sprawdzi, bo w sumie byłoby fajnie. Żebyśmy mieli taki właśnie pojazd do transportu załogantów na niską orbitę Kerbinu. Ponieważ zawsze jest to fajna opcja, fajny patent i w sumie niedużo wydajemy na tego typu misje, a możemy wymienić sobie szybko załogę. Szybko i tanie możemy wymienić tą załogę. Brak kultury i w ogóle, wstydź się. O! Osłona termiczna nam się skończyła. Całe szczęście to nie problem. Głównie z tego względu, że i tak już tracimy prędkości niebezpieczne i wchodzimy w prędkości bardziej nadsoniczne, ponadsoniczne i to już nie jest niebezpieczne dla naszej konstrukcji, więc akurat wypaliła się osłona termiczna w momencie, gdy już nie była potrzebna tak naprawdę. Eps pewnie już kości nie ma, po takim czasie na orbicie Inerek też, no bardzo możliwe w sumie. Dobra, 9 km nad powierzchnią Kerbinu, tak by the way. 8 km. Odpalamy pierwszy spadochron. Ok, spadochron zabanglał. Moglibyśmy pozbyć się w ogóle osłony termicznej. Dobra, osłona jeszcze przy nas jest, ale ogólnie się jej pozbyliśmy. Za chwilę odpalimy drugi spadochron, to tylko pierwszy się odpali. 3 km nad powierzchnią Kerbinu. I 2 km i zaraz powinien się spadochron odpalić, chyba jakoś na 800 metrach się spadochron odpala, domyślnie wydaje mi się,
kilometr. Tak, jeden spadochron. I drugi spadochron. Dobra, EPS opada z prędkością 9 metrów na sekundę. Będzie to twarde, ale podejrzewam, że bezpieczne lądowanie. 300 metrów, 200 metrów, 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20. Bum. Brawo, EPS! Wylądowałeś. I żyjesz. Podstawowa kwestia, żyjesz. Ciekawe, jakie, czy ileś tam doświadczenia dostaje. No nic nie wybuchło, o dziwo, nic nie wybuchło. O dziwo. I... O Jezu, jak jasno. O Jezu, jak jasno. No i dobra, EPS wrócił. Trochę częściej zyskaliśmy, ale to akurat jest dość mało ważne. I EPS zdobył pierwszy poziom. Jest w końcu certyfikowanym karbonautą. Gratulujemy EPS z danego egzaminu na karbonautę. Czy na przyszłość będziemy mieć tu jakieś fajne misje do wykonania? Fly by Duna. O, coś czuję, że najbliższą misję to zrobimy na Dunę. To byłby nawet zły pomysł w sumie, tak się tak zastanowię w sumie. Misja na Dunę to nie byłby zły pomysł. Trzeba było też oczywiście podwiedzać trochę jeszcze Minmusa Muna, żeby zdobyć możliwe najwięcej nauki. Ile się tylko da, ale to wszystko w swoim czasie. Dobra, na nagranie na tubę to chyba wydaje mi się, że tyle wystarczy. Więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam po więcej, mam nadzieję. Pa, pa.